Moi drodzy, ponieważ nie możemy spotkać się realnie ze względu na sytuację na świecie, postanowiłem spotkać się z Wami w takiej formie i przedstawić coś, co właśnie powstało, a powstało w związku z sytuacją, jaką mamy. Gdy tak sobie w domu siedzę, różne myśli mam. Co by było, gdyby przecież to jest niezły plan. Wodzę popuścić fantazji i pomyśleć, jak gdyby skorzystać z okazji, toczyłby się świat. Gdyby taki Leonidas chronił sobie zad, byłby wygrał w Termopilach, nie w pułapkę wpadł. Pewnie na karty historii trafiłby i tak, choć tam więcej takich stoi, których trafił szlak. Taki Gwidon, gdyby więcej wody z sobą miał, może Chitin by nie było, a Saladyn zwiał. I królestwo by przetrwało aż do naszych dni, pewnie by się nie udało, choć to ładne sny. Albo taki król Władysław, co pod Warną padł, gdyby Turcji się nie ciskał, mógłby zmienić świat. A tak stracił łeb na Węgrzech oraz wszelki ślad, a dynastię wspierać prężnie musiał jego brat. Weźmy też Bonapartego, co na Rosję szedł. Kiepską sobie wybrał porę, chociaż nie był kiep. Nie on jeden, pan dobrodziej, napsuł sobie krwi. Cóż poradzisz, że na wschodzie braknie ciepłych dni? No i temat ulubiony, gdyby Stonewall żył, czy by Meade był udupiony i w lasach się krył? Gdyby Stuart do Lee dotarł wcześniej, choć o dzień, Gettysburska zła robota odeszłaby w cień. Siedzę, dumam, co by było, myśli cały ruch. A że to się nie zdarzyło, bezsensowny znów. Alternatyw sporo wokół, historii nie w smak. Jakby można z łezką wokół stworzyć inny świat. Łezka, łezko, lecz pomyślmy, co by było, gdy. Bo choć w życiu to nie wyszło, ciekawe to sny. W końcu przecież też fantazję dał nam dobry Bóg. Uruchommy wyobraźnię, możliwości w bród. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się normalnie.